mamy, można powiedzieć, wiekopomną chwilę w życiu Podhala, bo pokazujemy, że jednak można się w Poroninie dogadać. Pamiętajmy, od kilkunastu lat różne koncepcje, także protesty czasami były uzasadnione i w związku z tym potrzeba było podejść inaczej do tego tematu i zrobić taki projekt, który byłby zaakceptowany społecznie. Ten projekt dzięki porozumieniu z marszałkiem i samorządów został wykonany i zgodnie z oczekiwaniami zostały przeznaczone 45 milionów z Warszawy na zrealizowanie tej inwestycji. Bezkolizyjnej, podkreślmy, czyli można będzie z Zakopianki w kierunku na Bukowinę bez żadnego skrzyżowania, bez żadnych świateł, ruchem ciągłym, płynnym przejechać w stronę Bukowiny pod obecnymi torami kolejowymi. Dlatego to jest bardzo ważna inwestycja komunikacyjna, która odkorkowuje Podtatrze i ma także w moim przekonaniu bardzo duże znaczenie psychologiczne. Pokazuje, że górale nie tylko widzą swój partykularny interes, ale potrafią także się dogadać dla dobra wspólnego.